z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, a gdy przyszedł, aby uzdrowił jego syna. Był on bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło, rzekli mu: wczoraj. Około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, w której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Idź, syn twój żyje. Uwierzył i szedł z powrotem. Drogie siostry, drodzy bracia, cieszę się bardzo, że was widzę o poranku. Nade wszystko również dlatego, że dla was zawsze w tym momencie przyjść do kościoła, to znaczy wyrwać z waszej codziennej bieganiny i życia ten czas, który zawsze wiele kosztuje. Nasza krzątanina codzienna bowiem jest tym, co wypełnia w większości naszą codzienność. Gdybyśmy tak sobie zrobili taki grafik, ile czasu w ciągu dnia poświęcamy po prostu na bieganie, na załatwianie prostych spraw. Czyniono swego czasu eksperymenty, przyczepiając takie liczniki do pani domu, do gospodyń, ile czasu, ile kilometrów robi się tylko w kuchni, w domu, sprzątając, gotując. Okazuje się, że te kilometry były naprawdę liczne. Przeszło może ich 10 i 12. I ktoś powie: no nic nie zrobiliśmy, a przecież jesteśmy zmęczeni, bo codzienność pożera nasze siły. Dlaczego o tym mówię? Wydaje się nam bowiem często, że wędrówka ku świętości to coś bardzo wzniosłego i odległego. Zupełnie coś innego niż codzienność. Że jest to coś, co trzeba zdobywać, gdzieś daleko wędrować, trzeba o coś walczyć. Często przecież robimy sobie wyrzuty. Dobrze wiecie o tym, że ach, rano nie miałam czasu na modlitwę, a i wieczorem zasnąłem, kiedy się zaczynało różaniec. Ile razy tak mówimy, nieprawdaż? Mamy wrażenie, że temu Panu Bogu zostawiamy tak niewiele, bo ciągle coś tam musimy krzętać się i robić. No i myślimy, że to źle. Ale jest inny sposób spojrzenia na naszą piękną codzienność. I winny tego spojrzenia jest ten, którego znacie i widzicie na zdjęciu. On kochał cnoty codzienne, szare. I w pewnym sensie można powiedzieć, że był właśnie mistrzem codzienności. Ale ktoś się zapyta, jak to zrobić, jak się ich uczyć, jak one się nazywają.
Dzisiejsza Ewangelia, też na pewno byliście poruszeni wewnętrznie, kiedy ją słuchaliśmy, bo była piękna, pełna troski ojcowskiej, niebezpieczeństwa śmierci, troski o kogoś, kogo się kocha. To są uczucia, które znamy bardzo dobrze, kiedy się martwimy o naszych bliskich. Zauważcie jednak, że w tej Ewangelii, która wydaje się być taka szybka, jest jakby cały dzień, który ucieka naszej uwadze. Kiedy ojciec zostaje zapytany w domu, kiedy się polepszyło zdrowie jego syna, mówią wczoraj około 7. To znaczy, że między rozmową z Jezusem, tym jego pierwszym wierze, a powrotem do domu i stwierdzeniem, że zaznał cudu jego syn, był cały dzień. Cały dzień wędrówki, cały dzień powracania w niepewności i wewnętrznym szamotaniu. Kochani, droga, wędrowanie codzienne jest niezwykle istotne. Zobaczcie, rano nasze ulice są pełne samochodów, tych, którzy jadą do pracy. Tak samo jest w pociągu, w wszystkich środkach. Rano i wieczorem setki tysięcy ludzi gdzieś jadą, gdzieś pędzą. To nie jest czas stracony. Zauważcie, że kiedy jedziemy, zawsze o kimś myślimy. Albo o kimś, kto został w domu, albo o pracy, którą mamy uczynić, albo ktoś, kto jest chory. Zawsze o kimś myślimy i chociaż jesteśmy w metrze, czy jesteśmy w pociągu, czy w samochodzie, czy idziemy piechotą do sklepu, gdzieś w naszej podświadomości jest ten drugi człowiek, który jest nam na sercu i o którego się troszczymy. Droga krzyżowa, tak wspominał w tym kazaniu, o którym wspominaliśmy wczoraj, sługa Boży, zaczęła się właśnie w codzienności. Jest taka piękna obserwacja Dominika, który mówi, że tak naprawdę droga krzyżowa zaczęła się tylko z prostego pragnienia. Może Matki Bożej, może Marii Magdaleny, może Jana, tych, którzy Jezusa widzieli w czasie drogi krzyżowej, aby wstać o poranku i pójść na to samo miejsce, gdzie może pierwszy raz upadł, gdzie jeszcze może była jego krew. Było to takie naturalne, jak są te tragiczne małe krzyże przy naszych drogach czy ulicach, gdzie ktoś zginął. Przejeżdżamy i mówimy, tak, tu ktoś stracił życie, tu ktoś pamięta o kimś, kogo stracił. To było tak proste, jak nasza codzienność. Wstać rano i pomyśleć, to tutaj się zaczęło. Tu upadł, tu powstał. Pomyśleć o tych małych skrzyżowaniach, na których Chrystus spotkał się z bólem, z drugim człowiekiem, z tym, kto stanął na jego drodze. Początek tej pięknej drogi krzyżowej, którą my celebrujemy tak podniośle, jest tylko i wyłącznie codzienna, prosta chęć, pragnienie przypomnienia, przeżycia jeszcze raz tego, co było tak naprawdę już w sercu ważne. Wspomnienie o synu, który cierpiał, o przyjacielu, który cierpiał, o bracie, który cierpiał. Zobaczcie, nasza codzienność może być też taką piękną, niecierpiętniczą, ale piękną drogą krzyżową, takim różańcem skrzyżowań. Kiedy wstajemy, nie bójmy się może do chwili, kiedy ucieknie nam chwila na pacierz. Może biegnąc, zaczynając codzienne prace, pomyślcie, Jezu, modlący się w samotności w ogrójcu, jestem z Tobą i basta. Kiedy jesteście w drodze, kiedy spotykacie się, idziecie do sklepu, kiedy czujecie ten nacisk ludzi za dużo, tego tłumu, pomyślcie sobie, Jezu, ściskany przez tłumy, bądź ze mną. Codzienność Jezusa krzyżuje się doskonale z naszymi codziennościami. Nie trzeba odlatywać daleko myślą do wielkich pielgrzymek. To w naszym życiu Chrystus na nowo przekracza i chodzi swoją własną codzienność. W Twoim życiu, moim. I tak jak droga krzyżowa, ta, którą odprawiamy w Kościele, ma 14 stacji, bo przypomina Jego wydarzenia, tak Chrystus chodzi po naszych drogach krzyżowych, które o poranku,
te tabletki, ten ból nieprzespane noce, te troski o najbliższych, którzy do pracy jadą, o dzieci w szkole. Te wszystkie troski, które są nasze, o ile pozwolimy Jezusowi, aby był z nami. Cnoty codzienne, które jak wszystkie prawdziwe cnoty wznoszą i prowadzą do przemiany. Są jak droga, przez którą się krąży po to, aby dotrzeć do wzniosłego celu, zaczynają się w tej chwili, tutaj, w tej ławce, w której siedzicie, dla mnie przy tym pulpicie. Codzienność jest naprawdę magiczna, a szarość jest bardzo kolorowa. To była logika naszego sługi Bożego, który był mistrzem wyssania piękna z najbardziej banalnej chwili życiowej. To do nas dzisiaj mówi Jezus: idź. Idź w twoją codzienność, twoje życie. Zamkniesz te drzwi w kościele, będzie twój świat taki niby jak zawsze, ale on może być każdym krokiem lekko inny, o ile będziesz pozwalać sobie w sercu spotykać się w drobnych rzeczach z Chrystusem, który nie gardzi codziennością. Kiedy każdy z nas będzie pisał nowe, zupełnie własne stacje Drogi Krzyżowej. Najmilsi, piękne było to dzisiejsze pierwsze czytanie. Zbudują domy i mieszkać w nich będą. Ile razy ludzie budują coś, a nigdy potem już nie mogą zaznać tam szczęścia. Ile jest takich ludzi, którzy zasadzili piękne sady, a potem nigdy jabłka z tych drzew nie zjedli, bo życie się skończyło i uciekło. Ale to wcale nie znaczy, że nie zaznali szczęścia. Bo szczęście zaznaje się tylko po drodze, tylko idąc, tylko krocząc. Bo codzienna wędrówka to jest zawsze wędrówka do domu Ojca.